tu mamy jeden wodospad Niagara, a tutaj mamy drugi. Dzisiaj jest promocja. Drugi gratis. Przeważnie się nie widzi, a tak naprawdę doznaje się szoku, jak się już jest na miejscu. Tu są skaczące pajacyki, hotele, marioty, kasyno. No, ale widoczki muszą być ładne, ładne. Nie chcemy wiedzieć, ile te hotele kosztują, ale widoczek mają ładny. No i już tutaj widać, że po stronie kanadyjskiej wodospad Niagara prezentuje się o wiele ładniej niż po stronie amerykańskiej. Znowu Ameryka przegrywa, cholera, ten wyścig. A chcieliby to wszystkim najlepsi, no niestety, niestety, nie udało się. Niagara im nie pykła, no, idziemy dalej. No, no teraz to już się naprawdę bliżej nie da. O, ja pierdzę. To się im udało. Założyliśmy maksymalny górny limit. Dwie dyszki za wejście, żeby sobie pooglądać wodospad Niagara z dołu. Ale były bilety po 22,5, więc nie sprzedali biletów nam. Ale spytaliśmy, ile amerykańskich dolarów i okazało się, że 19,60. Więc się załapali. Idziemy. Sprzedali nam bilety. What's in here? Drone. Yeah. Okay, you can't fly it down there, just so you know. You can't use it at all. Yeah. Do you know the reason why? It's a $10,000 fine. Just a big fine, yeah, for the Niagara Parks. Yeah, just part of the rules and regulations they have. If they catch me. If they catch you, you're right. Yeah, you're not wrong. Lepiej niech się opłaca, bo chcę zwrot pieniędzy. Nie, nie podobało mi się, nie podobało. Proszę tutaj, oddać mi pieniądze. Ja jestem rozczarowana. Bez nadzieja. Mokro, zimno, zero grzewania, zero klimatyzacji. A tą pelerynkę sobie wsadźcie. Bardzo ładnie. Ślicznie. Teraz ja. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? Pokaż tył. I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Let's go.
it's good. It's quite pungent. It stings the nostrils. In a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. That doesn't make sense. Zaszła do dupy strony. Ale zobacz, to kiedyś wygląda zupełnie inaczej. Jesteście teraz znowu pod spadem. To ryzykujemy tu ze dronem polatać? No trudno, ujęć drona nie będzie. Teraz podążamy na wodospad Niagara od strony amerykańskiej. I co się rzuca w oczy po przyjeździe z Kanady do Stanów Zjednoczonych, to jest to, że Stany Zjednoczone są brudne. Znaczy brudniejsze od Kanady. Zgodzisz się ze mną, sister? Tak. Przy granicy jest brudno. No też ładnie. No nie jest tak źle. Zauważyła siostra, jest pewna przewaga strony USA nad Kanadą, mianowicie po stronie USA chodzi się rzeczywiście w parku. Jest dużo zieleni, nie jest się w centrum miasta, tylko jest się w centrum rzeczywiście parku. Mile się zwiedza, wodospad jest się częścią natury, a nie betonowego składu. Okej, to jest ten środkowy, a to może to jest właśnie ten trzeci, żebyśmy go nie mogli znaleźć. Co? No i tak, to by było tak właśnie. Że pierwszy jest tamten duży, tamten. Drugi jest ten. A trzeci jest ten. Wodospad trzeci, największy. Tutaj też ładnie wygląda, trzeba powiedzieć. Inaczej niż po drugiej stronie, ale też ładnie.